Witam Was w kolejnym materiale na inkscape-tutorial.pl. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać kilka nowości, które znajdziecie w najnowszej wersji Inkscape'a 1.3. W tej nowej wersji tych zmian jest znacznie, znacznie więcej. Ja zresztą zalinkuję pod materiałem te nowości i będziecie się mogli z nimi zapoznać. Natomiast tutaj chciałbym Wam pokazać tylko kilka najważniejszych. Taki materiał wcześniej już pojawił się na stronie, ale dotyczył on wersji alfa, teraz ta wersja już kompletnie wyszła. No i będziemy sobie tak jakby rozszerzać tamtą wiedzę, troszeczkę więcej w tym temacie zaprezentuję. Tam było dodatkowo zrobione też porównanie wydajności, ponieważ okazuje się, że w nowej wersji Inkscape'a ta wydajność została znacznie, znacznie poprawiona i warto na pewno zwrócić na to uwagę. Natomiast temu już się nie będziemy poświęcać, ponieważ tam takie porównanie zostało wykonane. Co do tej wersji, co do tego, co jest dla mnie najważniejsze, chciałbym najpierw zacząć od pewnego podziękowania, ponieważ wiem, że tłumacze, którzy brali udział w tłumaczeniu Inkscape'a na język polski, wykonali bardzo dużą pracę. Nie wiem, czy wiecie, ale w wersji 1.0, kiedy został cały interfejs przebudowany, tam również to tłumaczenie zostało wykonane i wszystko zostało przetłumaczone dobrze. Natomiast w kolejnych wersjach 1.1, potem 1.2, niestety coraz bardziej tłumaczenia się rozjeżdżały i pojawiło się coraz więcej dziur takich, jeżeli chodzi o niedotłumaczonych rzeczy. Wynikało to z tego, że tłumacze, chociaż chcieli wykonać taką pracę, niestety nie mieli takiej możliwości za bardzo, ponieważ jakby konstrukcja nowych rzeczy, o które został rozbudowany Inkscape w międzyczasie, nie pozwalały na to, aby takich tłumaczeń dokonywać. Wiem, że nasi polscy tłumacze skontaktowali się z programistą, ponieważ on sam o tym wspominał, że współpracuje właśnie z Polakami odnośnie poprawy tłumaczenia, więc wiem, że taka praca została podjęta nie tylko w kwestii samego tłumaczenia, ale także jakby w tworzeniu Inkscape'a jako takiego, aby tamte zmiany zostały wykonane, za co Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ jestem przekonany, że nie tylko moją pracę to ułatwi, ale również pracę bardzo wielu innych osób, które z Inkscape'a korzystają. Więc dziękuję Wam jeszcze raz za to bardzo mocno. Jeżeli chodzi o funkcję Inkscape'a, no to tutaj zacznijmy w takim razie od tego, co widać w lewym dolnym rogu. To jest taki panel z kolorami. Tutaj te kolory możemy sobie w dowolnym momencie odpiąć. Możemy sobie też takie kolory przypiąć do tego paska. I co najważniejsze, jeżeli byśmy teraz zamknęli Inkscape'a i otwarli go ponownie, to ta paleta tutaj zostanie. W związku z tym, jeżeli macie określoną paletę kolorów, na której lubicie pracować, to to narzędzie jest rozwiązaniem dla Was idealnym. Oczywiście dalej istnieje możliwość zaimportowania sobie czy zapisania sobie jakiejś palety, natomiast na ten moment przy okazji można sobie zrobić paletę podręczną, no i jest to bardzo fajne rozwiązanie. Kiedy sobie zresztą zaznaczymy jakiś obiekt i nadamy mu jakiś kolor, no to w tym momencie zauważcie również, że jeżeli zrobimy sobie wypełnienie i kontur, to tutaj one są odpowiednio określane czy odpowiednio oznaczane takimi właśnie symbolami kółka wypełnionego, czyli kółka lub okręgu, tak powinienem powiedzieć, tak symbolizujących odpowiednio wypełnienie i kontur. I to jest również w ten sposób reprezentowane w Inkscape'ie i myślę, że jest to również fajne ułatwienie. Kolejną rzecz, jaką mamy, jest to taka dość duża rewolucja, jeżeli chodzi o Inkscape'a. To jest takie narzędzie, które pojawiało się wcześniej w innych programach graficznych komercyjnych, natomiast tutaj mamy zupełnie takie samo, równie dobre narzędzie w Inkscape'ie. To jest Shape Builder Tool, które teraz zyskało bardzo wdzięczną nazwę Fabryka Kształtów. Polega to na tym, że jeżeli zaznaczymy sobie jakieś kształty, które mamy na ekranie, wejdziemy tutaj w ten Shape Builder albo w tę Fabrykę Kształtów, to możemy sobie te kształty łączyć, dzielić, generalnie zestawiać, może właśnie zrobimy tutaj inaczej, połączymy sobie te elementy w ten sposób. No i zauważycie, że dzięki temu znacznie szybciej i znacznie łatwiej możemy ułożyć te kształty. Kiedy ja to zaakceptuję, to to już zostało ładnie podzielone na poszczególne kształty. Jest to funkcja niezwykle przydatna. Skoro jesteśmy już przy okazji przy fabryce kształtów, no to pokażę Wam jeszcze inne funkcje, które przy okazji tutaj się załapały. Wycofam na chwilę zmiany, zaznaczę ponownie nasze obiekty i wejdziemy sobie w ścieżkę. I tutaj znajdziemy coś takiego jak potłucz i spłaszcz. Tych funkcji nie było. Pierwsza to potłucz. Polega ona na tym, że te wszystkie elementy, które tutaj mamy, zostają podzielone na kawałki, że tak powiem, tak? Tak jakbyśmy po tych liniach, na których się spotykają nasze elementy, jakbyśmy na nich potłukli tą naszą mozaikę. Kolejna podobna funkcja, czyli spłaszcz, aby ją pokazać, muszę wypełnić nasze kształty, jest siostrzaną funkcją. Kiedy wejdziemy sobie tutaj, zaznaczymy sobie wszystko, wejdziemy w ścieżkę, wejdziemy tutaj do funkcji i użyjemy funkcji spłaszcz, to w tym momencie, teraz nie widać, żeby coś się zmieniło, ale w tej sytuacji Inkscape po prostu podzielił nam kształty na te poszczególne elementy, tak jakby warstwami, że tak powiem. Jest to, myślę, również kolejna
bardzo użyteczna funkcja. Aby pokazać Wam kolejną rzecz, myślę, że najlepiej będzie, jeżeli sobie to wszystko skleimy w jedno, stworzymy sobie z tego jeden wspólny efekt. Można albo wejść tutaj, kształt oczywiście, można albo wejść tutaj w ścieżkę i zrobić nie tyle połącz to sumę, albo możemy sobie wejść znowu w Shape Builder, połączyć to sobie wszystko w jeden kształt w ten sposób właśnie, zaakceptować zmiany. No i teraz możemy sobie wejść tutaj w to narzędzie. Jest tutaj coś takiego jak zaokrąglenie narożników. To jest napisane dodaj narożnik, jest to tłumaczenie niestety dość mielące, natomiast ta funkcja generalnie działa bardzo fajnie i jest to efekt ścieżki, który wcześniej był dostępny z menu edytora efektów ścieżki, natomiast teraz jest dostępny tutaj. Jeżeli chcemy po prostu sobie zaokrąglić narożnik, wejdziemy w ten tryb, no to w tym momencie bez żadnego problemu możemy sobie bardzo szybko i efektywnie pozaokrąglać rogi. Jeżeli byśmy chcieli zrobić inną rzecz, czyli na przykład zaokrąglić sobie wszystkie rogi naraz, zaznaczamy sobie wszystkie po prostu tutaj elementy i teraz kiedy zaczniemy sobie zaczniemy ustawienia, że tak powiem, no to w tym momencie wszystko równomiernie nam się ładnie zmieni. Jeżeli uznamy jednak, że zmiany, które wprowadziliśmy, nam się nie podobają, wystarczy na tę ikonkę kliknąć drugi raz i efekt ścieżki zostanie wyłączony. Tu przy okazji wejdziemy sobie do ścieżki, wejdziemy sobie do edytora efektów ścieżki i pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz. Kiedy mamy sobie jakiś kształt, o jak na przykład ta litera, a nie połączyliśmy tego, zróbmy w takim razie sumę. Jeżeli sobie stworzyliśmy jakiś kształt taki jak ten, no to możemy oczywiście do niego jak zawsze dodać efekt ścieżki. No i teraz zauważcie, że nie musimy już klikać tutaj w lewym dolnym rogu tego plusika, on był taką nieoczywistą funkcją. Teraz po prostu mamy to tutaj. Możemy sobie dodać kilka różnych funkcji i one się będą ze sobą, że tak powiem, piętrować. To znaczy, że po prostu możemy je sobie jedna na drugich układać, możemy je sobie zmieniać ich hierarchię, możemy złapać jeden, jakby możemy złapać za ten element, przesunąć to sobie niżej, no i w tym momencie tworzy nam się taki ładny układ efektów, możemy je oczywiście pousuwać, jest to funkcja znacznie bardziej wygodna, tutaj rzeczywiście możemy zmieniać sobie zaokrąglenie, natomiast jak mówię, jeżeli ktoś potrzebuje, to może to zrobić również z tego widoku, dzięki temu też obniżamy, że tak powiem, próg wejścia, aby nie trzeba przekopywać się przez menu, można nawet eksperymentując kliknąć sobie na te opcje i znacznie łatwiej będzie ułatwić sobie życie właśnie poprzez zaokrąglanie takich rogów. Kolejną rzecz, jaką mamy, i to nie tyle jest nowa funkcja, co jest to funkcja przepisana zupełnie od zera, to są desenie. Kiedy wejdziemy sobie tutaj w wypełnienie i w kontur, pojawi nam się takie okienko z deseniami, no to kiedy w nie sobie tutaj wejdziemy, pojawi nam się zupełnie, ale to zupełnie nowe okno deseni. I działa one zupełnie na nowy sposób. Wcześniej te desenie były, ale one były nieużyteczne. Można było sobie stworzyć swój własny deseń i wtedy rzeczywiście to się jakoś przydawało, natomiast te gotowe bardzo rzadko były do użytku, a nawet jak udało się je użyć, to nie można właściwie było z nimi nic zrobić, tylko najwyżej ewentualnie troszeczkę zdeformować. To, co mamy teraz, ta możliwość, którą mamy teraz, to nie tylko możemy sobie wybrać jakiś taki deseń, możemy również zmienić jego kolor, tak? Czyli te cegiełki nie muszą być czarne, cegiełki mogą być również pomarańczowe i możemy je sobie dostosować do naszych potrzeb i zmienić ich kolor właśnie tak, jak sobie chcemy. No i oczywiście możemy też jak wcześniej, tylko że znacznie teraz wygodniej, w sposób znacznie bardziej intuicyjny, zmienić sobie ustawienia, wielkość, a nawet obrót naszego desenu. Tutaj są te desenie też w różnych kolorach. Jeżeli sobie nadamy kolor, tutaj mamy niebieską kratę, no to tę niebieską kratę możemy sobie zmienić na kratkę koloru czerwonego jednym właściwie przesunięciem myszki. Więc to jest bardzo, ale to bardzo przydatne. Ostatnią rzeczą, jaką chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o te zmiany, to jest takie okienko, które pojawiło się tutaj. Ono właściwie niespecjalnie pokazuje, jakby to powiedzieć, jakieś specjalne nowe funkcje, natomiast tutaj są przełączniki, które tutaj wcześniej były w widoku. Jest to takie menu, które troszeczkę nam pomoże, natomiast mamy jeszcze dodatkowe nowe funkcje, między innymi jeżeli teraz mamy zaznaczone obiekty i wciśniemy Q, no to nam Inkscape powiększy ten obiekt do wielkości ekranu, tak jak teraz, kiedy to puścimy, z powrotem wrócimy do widoku, w którym byliśmy, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś mały element, chcemy go sobie podejrzeć, to dzięki tej funkcji nie ma problemu, żebyśmy sobie również to zobaczyli. Drugą funkcją to jest to, co widać tutaj pod klawiszem F. To jest szybki podgląd, możemy sobie usunąć wszystkie techniczne, że tak powiem, znaczki, które mamy Inkscape'a. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak nasz kształt wygląda bez tych wszystkich uchwytów, to wystarczy w tej sytuacji tylko wcisnąć klawisz F, tak jak ja teraz. No i w tym momencie te znaczniki na moment trzymania tego klawisza
znikną i będzie to zupełnie fajne i wygodne. Moi drodzy, z mojej strony w tym momencie, w tym materiale jest to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, refleksje, jakieś funkcje, które byście chcieli odnośnie Inkscape'a, jeżeli chcecie o tym podyskutować, to zapraszam do komentarzy. Przy okazji łapka w górę i subskrypcja też nie zaszkodzą, więc zapraszam do polubienia. Ja się postaram na bieżąco kolejne materiały wrzucać. Z mojej strony to jest wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia w następnym materiale.